Rozpoczęło się głosowanie w 24. edycji plebiscytu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego. Do udziału w tegorocznym konkursie wpłynęło 36 zgłoszeń z 25 gmin. Wśród zgłoszonych realizacji są obiekty użyteczności publicznej, m.in. sale widowiskowo-koncertowe, ośrodki sportowe, parki i tereny nadrzeczne. Głosowanie internetowe potrwa do końca sierpnia. Karolina Komada. Planetarium Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu czy nowy ośrodek sportowy przy ulicy Asnyka w Katowicach to tylko kilka miejsc zakwalifikowanych do plebiscytu na najlepszą przestrzeń publiczną województwa śląskiego. Konkurs, który ma już wieloletnią tradycję, jego celem jest pokazywanie to, w jaki sposób zmienia się nasz region. Co najlepsze w tym konkursie, to nie tylko eksperci, specjaliści wybierają lokalizacje, wybierają te inwestycje, które powinny szczególnie zwrócić uwagę, ale także każdy mieszkaniec może wskazać swojego faworyta. Wśród zgłoszonych miejsc jest m.in. ulica Zaułek w Bytomiu, gdzie z budżetu obywatelskiego powstała przestrzeń z roślinnością i ławkami, a cały teren jest przestrzenią kameralnych wydarzeń artystycznych. Natomiast w Gliwicach do plebiscytu zakwalifikowało się aż 6 różnych inwestycji. Jest też bardzo zielony teren nad drogową trasą średnicową, czyli nasz skwer europejski. Miejsce, które jest bardzo kolorowe. W tym miejscu nasadzono ponad 60 tysięcy roślin, zarówno drzew, jak i pnączy, bylin. Rzeczywiście zmienia się ono z miesiąca na miesiąc. Jest tam łąka kwietna, miejsca do wypoczynku. Bardzo chętnie odwiedzane miejsce przez gliwiczan. Na liście jest również centrum przesiadkowe, które powstało na dawnych terenach kolejowych, niedaleko Gliwic, bo w Rudzie Śląskiej do plebiscytu została zgłoszona dawna stołówka zakładowej Huty Pokój i Plac Niepodległości. W zeszłym roku realizacja została zakończona. Mamy takie piękne, przytulne miejsce w dzielnicy Godula. Mamy ławeczkę z Karolem Godulą, czyli tym przemysłowcem, który odniósł ogromny sukces gospodarczy w XIX wieku. Zgłoszone realizacje, niezależnie od plebiscytu publiczności, oceni jury konkursowe złożone z członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Jak ona oddziaływuje na społeczeństwo, jak użytkownicy tej przestrzeni, mówimy tutaj o publicznej przestrzeni, jak oni się odnajdują w tej przestrzeni, jak ona jest dostosowana dla osób z utrudnieniami różnymi, z niepełnosprawnych. No i też jak jest wykonana, tak? Czyli też musi to być nie tylko funkcjonalne, użyteczne, ale też trwałe, z pomysłem wykonane. W głosowaniu można oddać 3 głosy. Pełna lista zakwalifikowanych do plebiscytu obiektów znajduje się na stronie internetowej Województwa Śląskiego.